Cześć wszystkim, ja jestem Piotr i witam was w kolejnym, już 22 odcinku z serii Hey Pixel Skyblock w trybie Iron Man tutaj oczywiście. No i czym się dzisiaj zajmiemy? Zajmiemy się dzisiaj w końcu ulepszeniem Aspect of the Dragons, czyli no tak naprawdę miecza, który zdobyliśmy już w 20 odcinku i w końcu wypadałoby go ulepszyć i zamienić Tactician Sworda na AOTD. Zajmiemy się także zdobyciem Young Dragon Armora, Unstable Dragon Armora i zrobimy oczywiście porównania, ile one zadają, jak bardzo się opłacają. Ogólnie jakieś takie pomniejsze damage testy, żeby zobaczyć, jak to wszystko się tutaj opłaca. No i tak, tym myślę się zajmiemy dzisiaj, także zapraszam was do oglądania. Pewnie udało wam się zauważyć, że mam tutaj nowego skina i mam już pelerynkę migracyjną. Także tak, udało mi się już zmigrować konto i zrobiłem sobie nowego jesiennego skina. On teoretycznie wymaga jeszcze drobnych poprawek, ale zobaczymy, czy coś jeszcze tutaj pozmieniam. Ale tak, dużo osób pyta o migrację cały czas, więc chcę wam tylko tutaj powiedzieć, że migracja jest w 100% bezpieczna, przynajmniej w moim przypadku tak to wyglądało, nie miałem żadnych problemów. I najważniejsze jest to, że można sobie odpalić weryfikację dwuetapową, dzięki czemu wasze konto jest dużo bezpieczniejsze, także... Wiem, że część osób ma pewne wątpliwości, ale i tak będzie to trzeba zrobić, więc im szybciej, tym będzie dla was bezpieczniej. No, ale już przechodząc do głównego tematu odcinka. Udało mi się w 20 odcinku zdobyć Aspect of the Dragons, a właściwie 6 sztuk AOTD. No i pora w końcu ulepszyć ten miecz. Także za chwilę zobaczycie fragmenty streamka, które udało mi się tutaj ładnie przyciąć i zobaczycie, jak poszło mi ulepszanie tego miecza. W pewnym momencie też wam coś tutaj ładnie dopowiem, ale to już zobaczycie za chwilę. Mamy 6 Aspect of the Dragons, więc wiecie, myślę, że jeden po prostu sobie wezmę i ulepszymy sobie go na Fabled. No i ogarniemy go, żeby był fajny. Szczerze tak naprawdę nie wiem, przez ile będziemy używali tego AOTD. AOTD też nie jest jakoś super dużo lepsze od naszego Tactician Sworda, więc jeżeli sobie je porównamy, to no zobaczycie, że są na bardzo podobnym poziomie. Tak naprawdę, jeśli chodzi o strength, to jest to dokładnie ta sama wartość, damage jest trochę wyższy. Critical damage jest, no akurat tutaj jest, no też taki sam, no bo w ogóle go nie ma. Jeżeli widzicie tutaj 50%, to jest to z Critical 5 tego enchantu, więc to o to chodzi. No więc tak naprawdę jedyna różnica pomiędzy tymi mieczami to wyższe statystyki z Reforge, to, że jest 25 więcej damage'a i to, że nie ma crit chance'a, więc tak to wygląda. Ale tak, zenchantujmy sobie na początek AOTD, więc myślę, że możemy w sumie zacząć od enchantów, bo wiecie, to jest klasyczne. No i tak, jak możecie zobaczyć, dodaję sobie teraz te enchanty tutaj na miecz. Dodaję takie zwykłe enchanty, wiecie, wszystko co jest najbardziej podstawowe, dodałem to samo w sumie co na Tactician Swordzie. Ale tak, możecie zobaczyć, że dodałem dodatkowo cleave'a i tego cleave'a potem usunąłem, tak naprawdę poza streamkiem, poza czymkolwiek, bo no jednak się okazało, że ten enchant był troszeczkę denerwujący, także nie polecam wam dodawać cleave'a dalej, nie jest to aż taki fajny enchant. W takim razie mamy już wszystkie podstawowe enchanty, wydaje mi się, dodane. Dobra, dodajmy sobie nasz nowy Reforge. No powiem szczerze, chciałem dodać Fabled, bo ogólnie nigdy jakoś nie byłem fanem Fabled. Zawsze stwierdziłem, że wiecie, taka losowość, że o kurde, losowy damage, że wolę mieć to wszystko stabilnie i w ogóle. Ale doszedłem do wniosku, że w sumie Fabled zdobyłem ten Reforge i on jest całkiem spoko. Dobra, dodajmy sobie Fabled na Aspect of the Dragons. I niestety, kosztowało mnie to 1 000 000 coinów. I pójdźmy jeszcze pod hot potato buki, więc teraz już ten mieczyk naprawdę będzie fajny. No i patrzcie na to, mamy Fabled Aspect of the Dragons, który zadaje nam więcej obrażeń od Tactician Sworda. I to całkiem sporo więcej. No niestety, 20 crit damage'a mniej, ale ogólnie jest dużo lepszy, więc całkiem spoko. Także udało mi się ulepszyć już tutaj Aspect of the Dragons. No jak możecie zobaczyć, tutaj wygląda on odrobinkę inaczej. Ma pewne dodatkowe gwiazdki, szare statystyki, gearscora.
Jeżeli nie znacie się na dungeonach, nie zwracajcie proszę na to uwagi. Jeśli chodzi o dungeony, to tak naprawdę zajmiemy się nimi już za 2 odcinki, myślę. Także, no myślę wtedy tak naprawdę powyjaśniam wam wszystkie rzeczy związane z dungeonami, takie bardziej podstawowe. I zrozumiecie wtedy te szare statystyki, o co tutaj chodzi, ale na ten moment nie zwracajcie na nie uwagi. Mamy tutaj także mojego Tactician Sworda. No i jak widzicie, mamy tak naprawdę do porównania obrażeń, więc to zaraz zrobimy. Ale tak, jak widzicie, Tactician Sword ma o 1 rarity mniej, 25 damage'a mniej. To są przede wszystkim takie różnice. Jedyną zaletą Tactician Sworda w tym wszystkim jest to, że Tactician Sword oferuje nam dodatkowego crit chance'a. I to jest bardzo duża i bardzo ważna rzecz. Szkoda, że niestety Aspect of the Dragons jej nie posiada, ale tak, niestety no z Aspect of the Dragons brakuje mi dość mocno crit chance'a i to jest lekki kłopot, ale da radę to nadrobić, więc akurat o to się aż tak nie martwię. No bez godpodki może być problem, ale dobra. Jak możecie zobaczyć, jeszcze raz posiadam tutaj oba miecze i myślę, że pora porównać, jeśli chodzi o obrażenia. Także jeśli chodzi o Tactician Sworda, to jak widzicie, zadaje nim około 27 tysięcy obrażeń. Tutaj weźmy sobie różne moby, żeby to ładnie porównać. No i jak widzicie, mam 27 tysięcy obrażeń stale z Tactician Swordem. I nic się tutaj nie zmienia, no w miarę nawet blisko 28 tysięcy obrażeń. No a jak sprawuje się w takim razie Aspect of the Dragons? No więc zobaczmy, 36 tysięcy obrażeń. No niestety brak kryta, o tym mówiłem. 33,5. Znowu brak kryta niestety. 39 tysięcy aż, 38 prawie. 33 znowu, 36,5, także jak widzicie, jest tutaj dość duża różnorodność, jeśli chodzi o ilość obrażeń, ale jak widzicie, utrzymuje się to w granicach około od 33 do 39 tysięcy obrażeń, no ze średnią gdzieś około 36 tysięcy. Także jak widzicie, doszliśmy do średniego wzrostu obrażeń o 8 tysięcy, co jest naprawdę fajne. I no, na tym etapie gry jest to naprawdę duża różnica. Niestety brak crit chance'a nam troszeczkę, no, przeszkadza w tym wszystkim, ale myślę, że jeszcze w dzisiejszym odcinku dojdziemy do pewnych rzeczy, które lekko poprawią nam tego crit chance'a. No i zaraz zobaczycie, o co tak naprawdę chodzi, także no, zobaczyliście porównanie tych mieczy, moim zdaniem było warto. Ale czy waszym zdaniem warto jest zamienić sobie tutaj Tactician Sworda na Aspect of the Dragons? No już musicie tutaj sami zdecydować. No tak, ale zapomniałem wam dopowiedzieć jednej ważnej rzeczy podczas tego damage testa, a mianowicie jakiej używałem zbrojki i jakiego peta, także teraz to zrobię tutaj ładnie. I tak, używałem Fierce Tarantula Armora pełnego, także tak wyglądał armor, którego używałem do testów. No i używałem Tiger Peta Common na 100 poziomie, także tutaj to chciałem wam jeszcze dopowiedzieć. I jeśli chodzi o crit chance, to no z Tactician Swordem w takich warunkach mam 92%, z Aspect of the Dragons jedynie 71%, także to chciałem wam jeszcze tutaj pokazać, żebyście po prostu wszystko wiedzieli. Aspect of the Dragons to nie była jedyna rzecz, którą zdobyliśmy z walki ze smoków, więc myślę, że wypadałoby się zająć także innymi rzeczami. I myślę, że możemy zacząć tutaj od Young Dragon Armora, czyli pierwszego z 2 Dragon Armorów, które dzisiaj stworzymy. No i tak, zdobyliśmy podczas walki 2 części, czyli Chestplate i Leggingsy. I teraz musimy sobie jeszcze skraftować hełm i buty. Dlaczego Young Dragon Armor? Po pierwsze dlatego, że mogę go stworzyć, to jest pierwszy i decydujący argument, ale po drugie jest to jeden z najbardziej przydatnych armorów, jakie są w grze. Przynajmniej w niektórych warunkach, ale o tym zaraz powiem. Jeśli chodzi o Young Dragon Armor, to jak widzicie, on daje nam trochę health'a, defense'a i speed'a, a jego full set bonus to jest to, że zwiększa nam się maksymalny speed o 100, bo nie wiem, czy część z was wie, ale maksymalny speed na skyblocku to jest 400 i można dzięki pełnemu Young Dragon Armorowi zwiększyć go do 500, no i otrzymujemy dodatkowe 70 speed'a, jeżeli mamy przynajmniej 50% health'a. Więc tak to wygląda. No jest to jedna z jedynie 2 rzeczy, jakie są w grze, które potrafią zwiększyć wam ten maksymalny speed cap. Także jest to bardzo fajna rzecz.
No i myślę, że możemy sobie skraftować już teraz, no, resztę zbrojki, której jeszcze nie posiadam. Także skraftujmy buty, mamy je proszę bardzo, i skraftujmy hełm. Także jak widzicie, mam już tutaj pierwszy Dragon Armor. No mogę go założyć, żeby pokazać wam, jak on tutaj wygląda. No i jak widzicie, mam już ten pełen Dragon Armor, jeszcze nie poulepszany, ale już tutaj jest. No i jak widzicie, biegam w nim dużo szybciej. Bez tego armora mam jedynie 119 speeda, z tym armorem mam no 269, także jest to bardzo fajny armor. Tutaj jest on jeszcze o tyle fajny, że jeżeli nie zależy wam aż tak bardzo na speed capie, to bardzo fajnie ten armor współpracuje z Rancher's Bootsami. I teraz kiedy podmienimy sobie tutaj buty na Rancher's Bootsy, tak jak widzicie, mamy prawie 400 speeda bez żadnych potek, także jest to naprawdę fajne. I myślę, że gdybyśmy jeszcze odrobinę zoptymalizowali nasz setup, no to mielibyśmy tutaj 400 speeda z takim setupem. No i do czego przydatny jest Young Dragon Armor? Young Dragon Armor jest przydatny w sytuacjach, kiedy chcecie otrzymać bardzo dużego speeda. No to przede wszystkim, mam nadzieję, że to akurat jest w miarę zrozumiałe. No i w przypadku na przykład takich rzeczy jak foraging, gdzie no tak naprawdę speed jest jedną z dwóch decydujących rzeczy. No i po prostu kiedy chcecie mieć większego speeda, także no speed jest bardzo przydatny. Kiedy natomiast nie polecam wam Young Dragon Armora? Bo oczywiście jak każda inna zbroja na Skyblocku, ma ona swoje zastosowania, ale nie warto jej używać też w niektórych warunkach. Więc, po pierwsze, zacznijmy od tego. Young Dragon Armor nie oferuje wam żadnego strengtha, crit chance'a ani crit damage'a, przez co no nie jest to zupełnie opłacalna zbroja, jeśli chodzi o damage. I tutaj od razu muszę wam powiedzieć, wiele osób jako swoją pierwszą, droższą zbroję kupuje Young Dragon Armora. Nie jest to opłacalna zbroja, jeżeli chcecie na początku zadawać obrażenia. Więc dopóki nie macie jakichś super dużych obrażeń, wiecie, pełnego crit chance'a i tak dalej, to nie polecam wam Young Dragon Armora w takich warunkach używać. I po prostu zastanówcie się, czy na pewno potrzebujecie tej zbroi. Więc tutaj chcę to jedynie dopowiedzieć, bo wiem, że wiele osób na początku niepotrzebnie kupuje Young Dragon Armor i tak naprawdę traci trochę coinów na to. Ale tak, jak mówiłem, będziemy robić dwie zbrojki. Zrobiliśmy już Young Dragon Armor i pora na drugą zbroję, czyli Unstable Dragon Armor. Jeżeli kojarzycie bardziej moje streamki, to na pewno wiecie, jak bardzo lubię te zbroje. Jest to jedna z moich najbardziej ulubionych zbroi, które no, są tak naprawdę na Skyblocku. I może od razu skraftujmy sobie ten Unstable Dragon Armor i zaraz wam pokażę, czemu moim zdaniem jest aż tak fajny, więc skraftujmy sobie tutaj kolejne części armorka. Udało nam się dropnąć ze smoków chestplate, więc niestety muszę skraftować wszystkie pozostałe części. Jeśli chodzi o fragmenty, to troszeczkę mi ich brakowało jeszcze z samych smoków, więc musiałem tych fragmentów jeszcze trochę pozdobywać, w tym z dungeonów, ale wiecie, tym się zajmiemy już niedługo. Ale tak, przynajmniej mamy całego Unstable Dragon Armora, to jest dla mnie bardzo ważne. I od razu możecie zobaczyć dużą różnicę pomiędzy Young Dragon Armorem, a mianowicie to, że ten Dragon Armor oferuje wam crit chance'a i crit damage'a. To jest naprawdę przydatne i tutaj zaraz wam to pokażę. Tak naprawdę, jak możecie zobaczyć, dostajemy 20 crit chance'a i 60 crit damage'a z całej zbrojki. I no jest to bardzo dużo, patrząc na to, że jest to legendarna zbroja, która nawet nie jest reforgowana, więc moim zdaniem Unstable Dragon jest bardzo fajny z tego powodu. Ale z jakiego powodu jeszcze? Chodzi o to, że jak możecie zobaczyć, jego full set bonus to nie jest nic ciekawego. Więc Unstable Dragon Armor jest bardzo fajny do używania, nawet jeśli nie posiadacie full seta. Więc w tym momencie można na przykład użyć właśnie Farmers czy Rancher's Bootsów do tego zamiast butów. Można użyć hełmu Tarantula. I dzięki temu wszystkiemu dostajemy dodatkowe statystyki do tego armora, ale nie tracimy tak naprawdę full set bonusa, bo po prostu ta zbroja nie ma full set bonusa, który jest jakkolwiek wartościowy. Jesteśmy tutaj z powrotem na graveyardzie, a to dlatego, że chcę porównać obrażenia z danymi zbrojkami. Oczywiście mamy znowu Tiger Peta i myślę, że możemy sobie teraz porównać Tarantula Armor, Young Dragon i Unstable Dragon Armory.
Więc dla uproszczenia testu wezmę po prostu Tactician Sworda, żeby od razu było widać różnicę. I zacznijmy od Tarantula Armora. Jak widzicie, jeszcze raz mamy tutaj około 27800 obrażeń, czyli nic się tutaj nie zmieniło. Idziemy do Young Dragon Armora, więc teraz jego sobie tutaj zobaczymy. No i jak widzicie, obrażenia spadły nam w przypadku Young Dragon Armora o około 700, co nie jest jakąś dużą stratą, ale przyznajmy sobie szczerze, że wiecie, że to zawsze coś tam zmienia. I zwłaszcza, że jest to też Fierce, a jest to rarity wyżej, więc no po prostu widać, że Tarantula Armor jest lepszy pod obrażenia. I mamy jeszcze Unstable Dragon Armor, czyli moją ulubioną zbrojkę, więc teraz tak, sprawdźmy ją. I jak widzicie, mamy prawie 30 tysięcy obrażeń. Także jak widzicie, ta zbrojka robi dużo więcej obrażeń niż nasz stary Tarantula set. I spróbujemy wziąć sobie Tarantula Helmet zamiast Unstable Helmeta. I czemu? Zaraz zobaczycie. Teoretycznie może będzie nam to biło więcej, więc sprawdźmy sobie to. Podbiegnijmy do jakichś zombiaczków. I jak widzicie, Tarantula Helmet zwiększył nam te obrażenia jeszcze bardziej. Także w tym momencie, jak możecie zobaczyć, nie musimy używać całego Unstable Dragon Armora. I właśnie na przykład dzięki temu jesteśmy w stanie zwiększyć nasze obrażenia o te kilka tysięcy. Ale wiecie, te tak naprawdę około niecałe 3000 obrażeń zysku to jest zawsze coś, więc no jest to naprawdę fajna rzecz. Zwłaszcza, że otrzymaliśmy dużo większego crit chance'a dzięki Unstable Dragon Armorowi i dzięki temu mamy tutaj w przypadku Aspect of the Dragon z Tiger Petem aż 89%, czyli 18% więcej, jeśli się nie mylę, względem tego, co było wcześniej. No i widzicie, 38 tysięcy obrażeń i może nawet uda nam się przekroczyć 40 tysięcy. Patrzcie na to, 43 tysiące obrażeń, także... No, widzicie, że ta zbrojka jest naprawdę dobra i polecam wam strasznie Unstable Dragon Armor, bo na początku gry, no, moim zdaniem nie ma lepszego armora. Chyba, że Ender Armor, ale to tylko i wyłącznie w Endzie. Poza Endem naprawdę wolicie Unstable Dragon Armor jako jedno z waszych pierwszych zbrojek. No i ewentualnie Tarantula Helmet, bo on również jest całkiem spoko. Ten odcinek wyszedł mi znacznie dłuższy niż myślałem, dlatego nie będę już tego przedłużał. Mam nadzieję, że odcinek wam się podobał. Zobaczymy się w kolejnym. Mam nadzieję, że zostawiliście łapkę, subskrypcję lub komentarz, jeśli odcinek wam się spodobał. I życzę wam do zobaczenia, miłego dnia i cześć, cześć!